Witam serdecznie. Dzisiaj kikowy szlak z wysokiej wieży widokowej. 25. O, przepraszam. No tak. Nie, 24 lipiec 2013. Za moment będę mówił z góry. Na razie. No, witam już z wysokiej wieży. Wieży pozwalającej oglądać ostoje ptaków. Miejsca, w których gnieżdżą się, lęgną się piękne, piękne ptaki. Tam daleko ten widok Kostrzyna. Z tej strony. O, daleko. Strona Słońska. W każdym razie piękne miejsce. To tu akurat droga blisko przebiega. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat profesjonalizmu. Profesjonalizmu w marketingu. Co to znaczy być profesjonalistą? Co to znaczy profesjonalizm w marketingu? Chcę o tym powiedzieć, bo tak mi strasznie inspiruje to szkolenie, które przed nami. To jeden z tematów, jedna ze spraw, która będzie tam bardzo mocno omówiona. I wierzę ogromnie, że profesjonalizm jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ważne. Być profesjonalistą to znaczy być kimś, kto jest autentyczny, jest prawdziwy i układa swoje życie absolutnie na fundamencie uczciwości, na fundamencie etyki, właściwej tej etyki. I sprawia wszystko, co robi, uwzględnia w tym wszystkim, co robi inne osoby. Bardzo mocno uwzględnia te inne osoby. Szuka wszędzie korzyści, nie tylko własnej korzyści, bo to, co to za profesjonalizm, to trudno nazwać coś takiego, ale korzyści ludzi, którzy są wokół niego, żeby zawsze była sytuacja wygrana. Profesjonalista to ktoś, kto ma dobre nawyki, ma bardzo dobre nawyki. Zaczynając od rannego wstawania, od przebiegu dnia, od właściwego ułożenia priorytetów każdego dnia. Profesjonalista to ktoś, kto wie, dokąd zmierza i ktoś, kto robi rzeczy w marketingu, kto robi rzeczy, które są do powielenia, ponieważ nauczył się tego wszystkiego od kogoś, kto to robił, od kogoś, kto robił różne rzeczy w profesjonalny sposób i dzięki temu miał owoce na drzewie. To jest tak bardzo ważne. To jest tak bardzo, bardzo, bardzo ważne. Profesjonalizm jest bardzo ważny i być profesjonalistą, być zawodowcem, to znaczy być kimś, kto zda się naprawdę na rzeczy i nie tylko w sytuacji, w której potrzebuje jakby pewne rzeczy zrobić, pokazać komuś i tak dalej, ale ciągle, 24 godziny na dobę, w dowolnym momencie zachowuje się tak samo, jest transparentny, jest po prostu kimś tak autentycznym, tak prawdziwym, tak mocno sobą, tym najlepszym sobą, że każdy krok, który robi, niesie postęp, niesie coś dobrego, niesie coś dobrego dla ludzi wokół niego i dla niego. Może to tyle na ten dzisiejszy kilkowy właściwie taki widokowy szlak. Do zobaczenia jutro. Trzymaj się. Hej.